Cześć, witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy przepyszną, prostą, jak to każda w zasadzie sałatka, prostą sałatkę. Sałatkę ziemniaczaną z piersią z kurczaka. Pierś będzie wędzona, jakieś dodatki do tego. Szybko robimy i już będziemy mieć fajną, dobrą sałatkę na sobotnią imprezę. Oto całe zestawienie naszych produktów. To oczywiście jest sałatka ziemniaczana, więc mamy ziemniaki. Ziemniaki gotowane w mundurkach, obierzemy i już będą gotowe. Tutaj jest pierś z kurczaka wędzona. Mogą być też udka z kurczaka wędzone. Wtedy jest troszkę gorzej je obrać, ale pierś jest doskonała, jest krucha, bardzo smaczna, dobrze pachnie. No i ogórki kiszone. Mam też tutaj groszek. Pamiętajcie, żeby groszek przepukać. Tak jak tutaj widzicie na sitku, on się już odsącza. Są 4 łyżki majonezu, jest 1 dobra łyżka mocnej musztardy. Ogórek zielony to tak dla świeżości tej sałatki, ale ślina cieknie już, słyszycie to. Pietruszka, polskie zioła i koperek, takie będziemy dodawać. Jeszcze sól, cukier, no i pieprz, oczywiście jako przyprawa. Zobaczcie tutaj co mam, to są nasze własne, robione, marnowane grzybki. Możecie takie grzybki oczywiście znaleźć u mnie na kanale, jak się je robi. No i co, szybko to pójdzie, bo sałatka to jak zwykle szybki przepis. Oczywiście pamiętajcie, że ziemniaki trzeba najpierw ugotować, tak jak to właśnie widzicie. No i teraz je trzeba obrać, a żeby dobrze się obierały, to powinny być już zimne. Czyli trzeba wystudzić je i wtedy fantastycznie się obierają. Kroimy ziemniaki na kostkę. No tak, ale muszę sobie jeszcze jakąś miskę tutaj załatwić. Miskę, w której będę już te wszystkie produkty razem wsypywał i później mieszał. Zauważcie, że mam nóż Santoku, tak się ten nóż nazywa. On ma takie fajne wgłębienia. No i dzięki temu dobrze się kroją. Nie muszę ich oczywiście kroić na malutką kostkę. Wystarczy, że zrobimy większą. Dlatego, że to nie jest taka sałatka warzywna typowa, ale taka ziemniaczana. A to znaczy, że musimy dobrze czuć. No, powinniśmy dobrze czuć ziemniaki w naszej sałatce. Ja kroję już wszystkie. I za chwilę będziemy w zasadzie kończyć. No może jeszcze trzeba parę rzeczy będzie drobnych pokroić. Spójrzcie, naszkowałem już jabłko. Zasada jest taka do krojenia jabłka. Jeżeli jabłko jest twarde, to kroimy je drobniej. Jeżeli jest w miarę kruche, to nie musi być super drobniutko. To jest takie twardawe jabłko, więc myślę, że taka drobna kosteczka. O, właśnie tak. Warto też wybrać jabłko takie, żeby było w miarę słodkie, a nawet może być mocno słodkie, dlatego że ono będzie równoważyć nam ogórki kiszone i też grzybki, które są w zalewie octowej, więc też są kwaskowe. No i właśnie dlatego je tu w ogóle wrzucamy. Jabłka już są gotowe, to teraz ogórek. To jest ogórek zielony, jak widać, świeży. Natomiast o co mi chodzi z nim? Chodzi o to, że oczywiście kroję go ze skórą. To jest bardzo ważne. Nie będzie nam się tam rozlatywał w środku, a jednocześnie da dodatkowego, eleganckiego smaku, świeżości. No i co? Też drobna kosteczka mu nie zaszkodzi. Ale już nie taka bardzo drobna jak w przypadku jabłka. Powiedzmy, że średnia. O! Pamiętajcie, żeby ogórka wcześniej dobrze umyć. Pięknie się dzieje w naszej sałatce, a my dalej podążamy tym tropem i teraz kroimy ogórki kiszone. Oczywiście przecież nie trzeba Wam już tego mówić. Podobna kostka. Przy ogórku kiszonym, który jest bardziej miękki, możemy już tą kostkę dać większą, bardziej miękki, a jednocześnie dobrze się trzyma siebie, nie będzie się rozlatywał. Wiecie, jak ogórki smakują i że to jest nasza najlepsza, może źle powiedziałem, jedna z najlepszych polskich wizytówek. Ogórki kiszone, kapusta kiszona, żur. To są te rzeczy w Polsce, które niespotykane są gdzie indziej albo w małych ilościach, ale niektórzy dziwią się, jak można zjeść zepsute ogórki. Przyszedł czas na naszą królową, czyli pierś z kurczaka. Jeżeli tutaj macie jakieś... nie, to nie jest sznurek. Myślałem, że to jest sznurek. Wiem, jeżeli macie jakieś sznurki, to trzeba to usunąć. Kroimy w paseczki. No i oczywiście drobną kosteczkę, niedużą, drobną kosteczkę. Może pokażę Wam na jednym przykładzie. Tak, żeby wszędzie smak rozszedł się jak należy. Ta wędzonka musi nam nadać naprawdę takiego super sznytu naszej sałatce.
Fantastycznie już tu jest. Natomiast my szukamy kilku dobrych, dorobnych, większych grzybków marynowanych, żeby można było z nich zrobić jakieś kawałki. Gdyby trafiały Wam się małe, ale gdybyście mieli tylko małe, no to wtedy po prostu na pół i można już w całości je wrzucać. No dobrze, na przykład tego odetnę ogonek i zrobię go na 4 w taki sposób. To wystarczy, żeby zaznaczyć ich smak. One i tak razem ładnie wkomponują nam się w sałatkę, skleją się poprzez nasz majonez i musztardę, a smak jest najważniejszy. Gdybyście nie mieli własnych grzybków marynowanych, po prostu dodajcie marynowane pieczarki, albo nawet możecie zrezygnować z grzybków, jeżeli ktoś nie lubi, i dodać korniszony. Dobre, takie drobne, małe korniszony, mogą być nawet ostre z papryką, też będą doskonale się komponować do sałatki. Tych grzybów było, nie wiem, 10, można dać takich średnich, małych. Jak tam kto uważa, według uznania. Smak jest najważniejszy. Z tego co widzę, to został nam groszek. Przyprawy, czyli pieprz. Sporo pieprzu, myślę, że taka niezbyt płaska łyżeczka. 3/4 łyżeczki powinno być. Sałatka musi być trochę podostrzona. Jeszcze musztarda da nam też ostrości, więc to wystarczy. Płaska łyżeczka, płaska, dosłownie, soli. Pamiętajcie, że ogórki kiszone i produkty inne, na przykład grzyby, też są słone. Trzeba tu uważać. Taka dobra, trochę wypukła łyżeczka cukru dla podbicia smaku. No i majonez, 4 dobre łyżki i łyżka musztardy ostrej. Kończy sprawę, gdyby nie to, że jeszcze są zioła. Łodygi. Te grubsze odrzucę. I teraz akurat koper niekoniecznie tak bardzo drobno. Ale pietruchę naprawdę trzeba się poświęcić i troszkę dłużej tu posiekać i odrzucić grube części, dlatego że nie będą smaczne w sałatce. Zbieramy w jedną garść. Na razie drobno, a później jeszcze kilkukrotnie, ale ona pachnie pięknie. Od razu na myśl przychodzi doskonały, pyszny rosół. Nie wiem dlaczego, ale chyba Wam też pietrucha kojarzy się z rosołem. No i już. Teraz niezbyt brutalnie, ale też niezbyt łagodnie trzeba wymieszać dobrze całość, tak żeby smaki się przenikały, a majonez z musztardą musi dotrzeć wszędzie. Zobaczcie, na razie to nie wygląda dobrze, ale już za chwilę się wszystko wymiesza i sałatka będzie gotowa. Mogę tu jeszcze powiedzieć jedną rzecz o ziemniakach. Jeżeli macie sprawdzone ziemniaki, to je gotujcie, bo ziemniaki są różne i potrafią się po ugotowaniu w mundurkach rozlatywać. A zobaczcie, te są fantastyczne, w całości się trzymają, mimo tego, że są dobrze ugotowane, ale już możemy znaleźć w marketach takie ziemniaki do gotowania na sałatki. Sałatkowe się nazywają i wtedy faktycznie one się super trzymają po ugotowaniu. Mieszałem tutaj około 2 minut i to wystarczy. Sałatka już w zasadzie jest gotowa, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Musi ona teraz iść do chłodnego miejsca na godzinę przynajmniej, a najlepiej, gdyby powstała kilka godzin, więc zróbcie ją rano przed imprezą, tak jak ja to robię. Wstałem, robię ziemniaki, miałem wcześniej przygotowane, ugotowane, no i można teraz sobie ją odstawić, u nas będzie stała około 4 godzin, nawet może 5 i dopiero wtedy będziemy ją pakować już w salaterkę i będziemy podawać, ona się przegryzie, smaki się połączą i wtedy będzie dopiero fantastyczna. Chociaż już teraz spróbowałem, jest super i wszystko co tam dołożyliśmy fajnie czuć, ale jak się połączą, będzie dopiero bardzo, bardzo dobrze. Proszę bardzo, i tak możemy wędrować na stół.
Zobaczcie, to jest tylko przykład takiego wykończenia tej sałatki. Pamiętajcie, żeby w sałatkach znajdowało się, znaczy na wykończeniu sałatki, to, co jest w środku. Nie dodawajcie rzodkiewki, papryki, ani kapusty, niczego innego. Tylko właśnie starajcie się do przyozdobić tym, co jest w środku, żeby nasi domownicy, nasi goście spodziewali się smaku właśnie takiego też w sałatce. I tak szybciutko udało nam się zrobić tą pyszną sałatkę. Oglądajcie mój kanał, dajcie subskrypcję, jak Wam się podoba. Cały rok będziemy dalej kontynuować w środy te przepisy. Środa gotuje, tak ma być. Cześć!